Witajcie. Dzisiaj chciałam nagrać Wam taki mini przewodnik dla nowych osób. Dla tych z Was, którzy zostali bahaitami, zostaliście może bahaitkami i nie macie wokół siebie wspólnoty. Jesteście może pierwszym bahaitą w Waszej miejscowości lub pierwszą bahaitką w Waszej miejscowości. Nie ma w Waszym mieście czy w Waszej miejscowości innych bahaitów, nie ma jeszcze wspólnoty, może mieliście tylko kontakt internetowy dotychczas, czytaliście, studiowaliście przesłanie Bahai i zdecydowaliście dołączyć, z czego bardzo się cieszymy i witamy Was, ale też za bardzo nie wiecie, co macie ze sobą zrobić, ponieważ jest to wszystko tak ogromne, morze wiedzy, może wiadomości, informacji. Odkrywanie tego oczywiście zajmie na pewno całe Wasze życie. A to będzie taka mała lista, która być może Wam pomoże. Jakieś takie pierwsze kroki, które możecie zrobić. Jeśli nie macie wokół siebie wspólnoty, która Was może wspierać. Jeśli może nie macie nawet regularnego kontaktu internetowego z innymi bahaitami. Więc będzie to taka moja lista, sporządzona to, co przyszło mi do głowy. Oczywiście nie jest ona wyczerpująca. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomoże. Więc najpierw zacznę od takich aspektów indywidualnych, które możecie sobie wprowadzić w swoim życiu. One Wam pomogą w Waszym rozwoju duchowym, na Waszej ścieżce duchowej. Są to jakby takie aspekty uniwersalne. Pierwsza właśnie jest to modlitwa. Modlitwa w wierze Bahai jest bardzo ważna. Wszyscy Bahaici zachęcani są do modlitwy. Jest także modlitwa obowiązkowa. Więc jako pierwszy właśnie punkt ja zaznajomiłabym się z modlitwami obowiązkowymi i postarałabym się je odmawiać. Być może już wiecie, że modlitwy obowiązkowe są trzy: krótka, średnia i długa. I codziennie wybieramy sobie jedną z tych modlitw, więc albo krótką, albo średnią, albo długą. I nie mówimy wszystkich trzech, no oczywiście jak ktoś chce, to może, ale nie ma takiego wymagania. Mamy odmówić jedną z tych modlitw. Więc albo wybieramy krótką modlitwę i mówimy ją pomiędzy południem a godziną, a zachodem słońca, czy godziną 18, albo mówimy modlitwę średnią trzy razy na dzień, albo mówimy modlitwę długą w ciągu 24 godzin, obojętnie kiedy. I tekst tych modlitw możecie znaleźć w modlitewnikach, w dużym modlitewniku Bahai, a także w aplikacji. Są dwie bardzo fajne aplikacje. Możecie sobie je dać na swój telefon albo sprawdzać, też czytać na komputerze. Jest to bahaiprayers.net albo bahaiprayers.io. I tam są teksty tych modlitw obowiązkowych i także wskazówki, jak należy je odmawiać. I oczywiście zachęcamy do zakupienia dla siebie modlitewnika, takiego dużego najlepiej, który ma bardzo wiele modlitw na każdą okazję. I te modlitewniki możecie nabyć w sklepie internetowym hateria.pl. I także pierwszy aspekt jest to ta modlitwa obowiązkowa i staramy się odmawiać codziennie. Oprócz tego Bahá'u'lláh nakazuje nam w swojej Najświętszej Księdze, oprócz modlitw obowiązkowych, abyśmy modlili się rano i wieczorem oraz czytali Święte Pisma. Otóż no, rano lub wieczorem wybieramy sobie najlepszy czas i to nie musi być bardzo długa sesja, to może być właściwie jedna, kilka modlitw, ile nam właściwie potrzeba, prawda? I rano i wieczorem organizujemy sobie czas, aby te modlitwy odmówić, aby może mieć taką krótką medytację, więc wybieramy sobie kilka modlitw, które akurat nam mamy ochotę odmówić, odmawiamy je. Fajnie jest też z czasem uczyć się niektórych na pamięć.
i wybieramy sobie także jakiś zbiór pism, z którego możemy czytać różne cytaty. Cytaty ze świętych pism, więc polecam na przykład na początek słowa ukryte Baha'u'llaha oraz na przykład pokłosie pism Baha'u'llaha. Pokłosie pism to jest taki zbiór pism, są to cytaty ze wszystkich pism Baha'u'llaha. Jak wiecie, Baha'u'llah objawił około 100 tomów pism i pokłosie jest to taki zbiór na wszelkie tematy. Jest tam z tyłu też indeks i różne tematy, które Was interesują, można je zgłębiać. I codziennie rano możemy sobie odmówić kilka modlitw, czy nawet jedną, prawda, w takim dobrym nastawieniu, oraz przeczytać sobie jakiś cytat, czy to ze słów ukrytych, czy to z pokłosia. Oczywiście możemy więcej sobie poczytać, to wszystko zależy od nas, ale ważne, żeby wprowadzić sobie taki nawyk, taki zwyczaj modlitwy, wybrać sobie jakąś modlitwę, nawet zacząć od jednej modlitwy i jednego cytatu, prawda? I w zależności od tego, ile my potrzebujemy tego pożywienia duchowego codziennie, to będzie uzależnione już od potrzeb indywidualnych. I więc to sobie organizujemy, to czytanie pism i modlitwę rano i wieczorem. No i do tego jeszcze dochodzi modlitwa obowiązkowa. Oczywiście czasem będziemy mieli ochotę spędzić więcej czasu na tej modlitwie i medytacji, ponieważ to jest też medytacja. Czytamy to święte pismo i ten cytat, tą modlitwę i medytujemy. Zastanawiamy się, jak wprowadzić je w życie, rozmyślamy. Możemy też, to jest swego rodzaju taka rozmowa z Bogiem, gdzie my rozmawiamy, zadajemy różne pytania. No jest to mistyczny proces, każdy gdyby sam tego sobie już doświadczyć, dopracować i uczyć się tego, prawda? A staramy się taki nawyk wprowadzać tej modlitwy obowiązkowej oraz odmawiania modlitw oraz czytania pism rano i wieczorem. Oprócz tego jeszcze mamy jedną, jest to pewien rodzaj medytacji, taka inwokacja, którą odmawiamy 95 razy. Też ma nam to pomóc w rozwoju duchowym, w wyciszeniu, w zwróceniu właśnie się do tych duchowych aspektów naszego życia. Jest to medytacja, powtarzanie 95 razy wersetu Alawabha. Alawabha. To oznacza Bóg najchwalebniejszy w języku arabskim. Tak jak wiecie, Baha'u'llah pisał w języku perskim i arabskim. Powtarzamy 95 razy ten werset. I jak to będziemy liczyć, to już zależy od nas. Ja też to w innym filmiku tłumaczyłam, jak należy to zrobić. W innym filmiku pokazywałam, jak można to odliczać na palcach. Oraz można też sobie zrobić lub zakupić takie koraliki modlitewne, które mają 95 koralików. A także można słuchać sobie nagrania. Też podlinkuję takie jedno z nagrań, które ma nagrane 95 razy właśnie Alawabha. Czyli staramy się dołączać też tą medytację codziennie, obojętnie o jakiej godzinie. Więc to są modlitwy, medytacja, czytanie świętych pism, modlitwa obowiązkowa. Kolejnym takim aspektem bardzo ważnym, to też wprowadzamy sobie post. Post oczywiście jest w określonym czasie, od 2 do 20 marca lub od 1 do 19 marca. To się zmienia w zależności od w jakim roku znajdujemy się. I też o poście opowiadam, podlinkuję te wszystkie filmiki tutaj w opisie. I post oczywiście, jeżeli jesteśmy osobami zdrowymi, dorosłymi, to pościmy. Staramy się pościć, czyli nie jemy i nie pijemy od wschodu do zachodu słońca. I dokładnie oczywiście o poście możemy sobie poczytać, przestudiować, porozmawiać, żeby też się przygotować do tego odpowiednio. Następnym aspektem
Musimy właśnie pamiętać, że jeśli już jesteśmy Bahaitami zarejestrowanymi, jesteśmy na liście, możemy oczywiście brać udział w głosowaniu, w wyborach. Jeśli jesteśmy, mieszkamy w mieście, gdzie nie ma wspólnoty Bahai, w ogóle jesteśmy sami, no to nie będziemy oczywiście wybierać jeszcze lokalnego zgromadzenia, czyli lokalnej rady, to 9 osób. Jest ta rada wybierana raz do roku w pierwszy dzień Ryzwan, czyli 21 kwietnia lub 20 kwietnia. Ale jeśli jesteśmy sami, to będziemy mogli tylko uczestniczyć w wyborach na delegatów. Raz do roku otrzymamy list z listą wyborczą i zagłosujemy na delegatów z naszego regionu i ci delegaci pojadą na zjazd narodowy i będą wybierać w kwietniu lub w maju nowe narodowe zgromadzenie, czyli nową radę. Wierzę Bahai nie ma kleru, są właśnie instytucje, które zostały przez Bahá'u'lláha w świętych księgach opisane. I mamy wielki przywilej uczestniczenia w wyborach, głosowania na odpowiednie osoby. Są to takie tajne wybory, my nie rozmawiamy o tych głosach, nie ma kampanii, nie ma żadnych przedwyborczych właśnie reklamowania się czy dyskutowania o tym, kto ma być wybrany. Głosujemy tak, jak podpowiada nam serce. Tak, czyli to jest głosowanie. Oprócz tego, jeśli jesteśmy Bahaitą już zarejestrowanym, jesteśmy już na liście wyborczej, także mamy też wspaniały przywilej pojechania na bahaicką pielgrzymkę do Haify, do Izraela. Bardzo serdecznie wszystkich zachęcam, aby udali się na taką pielgrzymkę. Należy napisać, złożyć zgłoszenie, jakby zarejestrować się na tej stronie, którą tutaj podaję, chyba pilgrimage, no tutaj ją podam, tą stronę. I tam czeka się jakiś czas w kolejce, ponieważ bardzo dużo Bahaitów z całego świata oczekuje na właśnie pielgrzymkę. I jak już nasze nazwisko dojdzie do tam góry listy, to otrzymujemy propozycję dat. I otrzymujemy propozycję właściwie chyba 12 dat w ciągu całego roku. Więc spokojnie możemy sobie wybrać odpowiednią datę, która nam odpowiada, czy chcemy pojechać na pielgrzymkę w lecie, czy wolimy w zimie, jak nam to odpowiada. Dostajemy 12 dat i możemy sobie wybrać jakąś datę. I wygląda to tak, że w grupie pielgrzymkowej jest około 300 Bahaitów z całego świata. My tam w naszej aplikacji piszemy, w jakiej grupie językowej chcemy być, czy to w angielskiej, czy w rosyjskiej. No jeżeli by była cała grupa Polaków, no to pewnie byłaby grupa polska, ale na razie jeszcze no nie zdarzyło się chyba, żeby była cała grupa Polaków. Jeśli nie znamy języka na przykład angielskiego, to możemy wziąć sobie tłumacza ze sobą na pielgrzymkę. Możemy też wziąć, zarejestrować najbliższych członków rodziny, nawet jeśli nie są Bahaitami. Czyli mogą z nami polecieć na pielgrzymkę, pojechać nasi rodzice, nasze dzieci, nasz mąż, nasza żona, dziadkowie, chyba ciocie nawet, wujkowie. Czyli najbliższe osoby z rodziny, nawet jeśli nie są Bahaitami, mogą pojechać z nami na pielgrzymkę. Możemy ich także zarejestrować. I tak jak mówię, później jak już data nam przychodzi, wybieramy sobie datę i jedziemy. Cały program pielgrzymki jest wspaniale zorganizowany. Dostajemy praktycznie całą rozpiskę, gdzie mamy te odwiedziny codziennie. Jest też trochę czasu wolnego i sami sobie wybieramy hotel, czy jakieś miejsce zakwaterowania. Są w różnych cenach i my możemy sobie wybrać, w jakim miejscu będziemy mieszkać. I tak to mniej więcej wygląda. O pielgrzymce też tam podlinkuję jakieś informacje czy filmiki, które tam nagrywałam. Tak, więc to jest pielgrzymka. Jeszcze jedna taka sprawa, która jest bardzo ważna, którą mamy codziennie robić jako Bahaici, to jest, mamy czynić ze sobą rachunek każdego dnia, zanim zostaniemy powołani do rozliczenia, czyli jest to pewnego rodzaju rachunek sumienia, który robimy sami ze sobą i jest to pomiędzy nami a Bogiem.
Tak mówię, nie mamy kleru, nie mamy duchownych, nikt nas nie spowiada, my się nikomu nie spowiadamy, tylko właśnie robimy sobie rachunek sumienia ze sobą. Nie ma jakiejś formuły na to, nie ma dokładnie jak powiedziane, jak my to mamy robić. W każdym razie mnie się wydaje, że wygląda to tak, że codziennie podczas naszej modlitwy czy medytacji w pewnej chwili naszego dnia, może to być wieczorem, rozmyślamy, jak przeszedł nasz dzień i jak czego się nauczyliśmy w ciągu tego dnia i co chcielibyśmy w kolejnym dniu polepszyć, jak chcielibyśmy niektóre sprawy może troszkę inaczej, prawda, rozwiązać, czy może coś inaczej byśmy chcieli powiedzieć, może zastanawiamy się nad naszym dniem, jak on przeszedł, czyli robimy sobie taki rachunek sumienia, czyli to jest też bardzo ważny aspekt naszego bahaickiego życia. Kolejnym aspektem jest fundusz. Jako bahaici też mamy wspaniały przywilej przyczyniania się do funduszy Bahai. Jest bardzo wiele różnych funduszów. I do funduszy mogą datki dawać właśnie tylko Bahaici. Absolutnie nikt nie ma prawa wymagać od nas, abyśmy dawali do funduszu. Nie ma takiego przymusu, nie ma. To jest tylko i absolutnie pomiędzy nami a Bogiem, ile dajemy. Może to być grosik, może to być złotówka, może to być więcej. Te fundusze dajemy właśnie po to, aby nasza wspólnota się rozwijała, aby były prowadzone różne projekty, czyli na przykład jeśli wspieramy Fundusz Narodowy Polski, ten fundusz jest wykorzystywany do funkcjonowania wspólnoty, jest wykorzystywany do pracy nad publikacjami, do wydawnictwa, organizacji szkół letnich, organizacji różnych spotkań, utrzymywaniu Centrum Bahai w Warszawie, na Natolinie, przeróżne projekty i to oczywiście jest dostępne w każdym raporcie rocznym, na co fundusze były przeznaczone w danym roku i Bahaici z całego kraju starają się tak wspierać fundusz, aby ta wspólnota mogła funkcjonować. Jest to też przeznaczane nieraz na wsparcie nawet nowych osób, które muszą na przykład gdzieś jechać, podróżować. Organizowane są różne projekty, no i właśnie to wszystko jest finansowane z funduszu Bahai, czyli jest fundusz narodowy, jest też fundusz lokalny, każda wspólnota ma swój fundusz, jest fundusz międzynarodowy, który jest na międzynarodowe projekty, każda świątynia ma swój fundusz, można też wpłacić na fundusz świątyni, na przykład we Frankfurcie, która jest naszą świątynią Europy. I fundusze kontynentalne, które też wspierają projekty na różnych kontynentach. I teraz jest nowy fundusz na budowę świątyni Abdulbahy pomiędzy Haifą a Akką, więc jest to też zupełnie nowy fundusz. Cieszymy się, że możemy też na ten fundusz wpłacać i pomóc budować świątynię Abdulbahy. I musimy też wiedzieć, że wspieranie funduszu daje nam różnego rodzaju błogosławieństwa, prawda? Więc jest to, są też wspaniałe cytaty, zachęcam do studiowania cytatów na temat funduszu, wspierania funduszu. Jest to taki sposób, jest to w ogóle też takie duchowe prawo, im więcej dajemy, jeśli to jest dla nas jakieś poświęcenie, jakaś ofiara, to wtedy otrzymujemy też różnego rodzaju błogosławieństwa duchowe. Też nie wiemy dokładnie, z jakiej strony te błogosławieństwa przyjdą do nas, ale Bahá'u'lláh obiecał, że te błogosławieństwa są właśnie dane. I to jest też takie prawo duchowe, prawda? Im więcej dajemy, poświęcamy się, służymy, to przychodzą do nas różnego rodzaju błogosławieństwa. Okej, czyli to jest o funduszu. Jeszcze mam takie krótkie uzupełnienie odnośnie pielgrzymki.
Można jechać nie tylko na pielgrzymkę bahaicką, to jest pielgrzymka 9-dniowa, ale można jechać także na 3-dniową wizytę. I podczas tej 3-dniowej wizyty też możemy zwiedzić święte miejsca, miejsca, w których przebywali Baha'u'llah, Abdu'l-Baha, świątynie i wszystkie inne ważne miejsca i całe centrum administracyjne oraz centrum duchowe wiary Baha'i. Więc też piszemy właśnie w to samo miejsce i prosimy, wysyłamy taką prośbę o pozwolenie na przyjazd na wizytę 3-dniową, 3-day visit. I otrzymujemy taki specjalny list i z tym listem udajemy się właśnie, pokazujemy ten list na lotnisku w Tel Awiwie, udajemy się do Hajfy i rejestrujemy się właśnie w centrum pielgrzyma, w odpowiednim miejscu, dostajemy taki identyfikator, że jesteśmy właśnie 3-day visitor, czyli o odwiedzającym podczas wizyty 3-dniowej. I wtedy mamy o wiele większy dostęp do ogrodów, do wszystkich miejsc świętych niż, prawda, taki normalny turysta, ponieważ no, każdy sobie może pojechać jako turysta, ale wtedy nie będzie miał wstępu do tych wszystkich miejsc, tylko będzie mógł się przejść po tarasach w godzinach wyznaczonych dla turystów oraz wejść do świątyni w godzinach przeznaczonych dla turystów. Ale właśnie Bahaici mają taki specjalny przywilej, że mogą się wybrać na wizytę 3-dniową w obojętnie jakim czasie, a także mogą wybrać się na bardzo szczególną pielgrzymkę 9-dniową. I wszystkich bardzo serdecznie zachęcam, żeby skorzystać właśnie z tego wspaniałego przywileju przebywania właśnie w miejscach świętych przez właśnie 9 pełnych dni. Więc następnie chciałam powiedzieć troszkę o różnych prawach. Cały właśnie filmik też poświęciłam prawom, więc każdy jakby nowy Bahaita, nowa Bahaitka, nowy wyznawca stara się zaznajomić z tymi prawami, które Bahá'u'lláh przyniósł. I są to prawa, które będą jakby kształtowały przyszłe społeczeństwo, przyszłą cywilizację. I też, jak mówiłam, nie jest od nas wymagana doskonałość, jest wymagane to, abyśmy starali się przestrzegać praw jak najlepiej potrafimy i aby każdy nasz dzień był lepszy od poprzedniego, abyśmy studiowali te prawa, abyśmy starali się nasze życie właśnie jak najbardziej przybliżyć do tych standardów bahaickich, które przyniósł Bahá'u'lláh. Jednym właśnie z takich praw, o których chciałam powiedzieć, jest to bardzo szczególne prawo. Jest to prawo Kukukula. Po polsku oznacza to prawo Boga. I tak jak mówiłam już wcześniej, jest to dla mnie niesamowicie fascynujące prawo. Prawo tak przyszłościowe i tak niesamowicie wizjonerskie. I bardzo czuję się niesamowicie zaszczycona i szczęśliwa, że mogę jak gdyby próbować przestrzegać tego prawa, ponieważ to też jest cały czas jakby droga, kiedy próbujemy przestrzegać jakiegoś prawa, nigdy nie jesteśmy doskonali, ponieważ doskonałym przykładem właściwie życia Bahaity to był Abdu'l-Baha i wiemy, że tylko on był doskonałym przykładem i że żaden inny człowiek nie jest doskonały, prawda? Tylko się staramy dążyć jakby do doskonałości i coraz być, coraz lepiej przestrzegać praw, coraz lepiej żyć. Tak, więc a teraz o prawie Kukukula, prawo Boga. To prawo jest to prawo, które jest bardzo szczególnym też darem od Boga, prawo, które oczyszcza nasz majątek. I które błogosławi nasz majątek, oczyszcza nasz majątek, jest też źródłem niesamowitej łaski i błogosławieństwa. Oczywiście jest cała kompilacja cytatów z pism Bahá'u'lláha na temat prawa Kukukula, którą polecam studiować, aby dokładniej, dogłębnie poznać to prawo. Teraz przedstawię w takim bardzo dużym skrócie, jak ja to rozumiem i jak to praktycznie może wyglądać, ale tylko to jest jakby moje spojrzenie na to i każdy sobie sam dogłębnie musi to przestudiować. Więc polega to na tym, że
wszyscy uczymy się, jakie wydatki w naszym życiu są konieczne, jakie wydatki nie są konieczne, są nam zbędne, rzeczy takie bardziej luksusowe, prawda, które kupujemy. I prawo kukula płaci się wtedy, kiedy po zapłaceniu wszystkich potrzebnych wydatków, wszystkich rzeczy potrzebnych nam do życia, koniecznych nam do życia, czyli po zapłaceniu wydatków na mieszkanie, na pożywienie, na jakieś podstawowe ubrania, innego rodzaju potrzeby, które są nam potrzebne do życia. I jeśli po zapłaceniu właśnie tych wszystkich koniecznych wydatków mamy określoną sumę pieniędzy, która nam pozostaje, i tam są dokładnie wyliczenia właśnie, jaka to jest suma, jest to 19 miskali złota, to jest właśnie jakaś taka miara złota. I od tego płacimy 19% na właśnie prawo hukukula. Oczywiście są cytaty, jak to należy wyliczać, jak to należy kalkulować, ale na przykład można, ktoś może powiedzieć, że no na przykład mamy, nie wiem, same konieczne wydatki, kredyt na mieszkanie czy dom, kredyt na samochód i tak naprawdę tych oszczędności nieraz na przykład nie mamy aż tak dużo, czy nie mamy, czy oszczędzamy na przykład znowu na coś, co jest koniecznym wydatkiem i wydawałoby się na przykład, że nieraz na przykład, że nie mamy czegoś, co nam zostaje, prawda? Ale możemy też oczywiście płacić to prawo hukukula, decydując i zapisując, jakie wydatki są konieczne dla nas, a jakie nie są konieczne. I to, co my uważamy za konieczne, a to, co nie, jest tylko zależne od nas. Nie ma jak gdyby spisu dokładnego, jak to ma być wyliczane, czy co dla nas ma być konieczne. Każdy decyduje sam, co dla niego jest niezbędnym wydatkiem, a co jest takim właśnie bardziej luksusem, ja to tak nazywam. Czyli na przykład można sobie co miesiąc zapisywać, że na przykład kupiłam sobie jakąś fajną biżuterię, prawda? No i to nie jest konieczny wydatek do życia, więc zapisuję sobie to na przykład w kolumnie na hukukula i za tą biżuterię decyduję, że zapłacę sobie hukukula. No i sobie wpisuję. Na przykład koniecznym wydatkiem były buty, ale chcę sobie kupić jakieś fajne buty, luksusowe, którąś tam parę. Nie jest mi to do życia konieczne, prawda, potrzebne. Zapisuję sobie to, zapłacę sobie na to hukukula i to ja zupełnie decyduję, prawda? No na przykład, nie wiem, gram w jakiś sport, czy uprawiam jakiś, nie wiem, taniec, czy jakieś takie hobby. Na przykład decyduję, że nie jest to niezbędne dla mojego życia i jakieś, nie wiem, czy sukienkę, czy coś innego. Ja sobie tam wpiszę do tej kolumny, to jest właśnie jakiś luksus dla mnie. I ta kolumna hukukula, prawda, tam się zapełnia. No na przykład jedzenie, wiadomo, jest koniecznym wydatkiem, ponieważ musimy jeść. Ale na przykład, no, na przykład mogę zdecydować, że wyjście do jakiejś fajnej restauracji to już nie jest jakby koniecznym wydatkiem i że to jest bardziej luksusem, więc wpisuję sobie tam, że właśnie wyjście do tej restauracji to jest właśnie też w tej kolumnie do zapłaty hukukula. No i tak samo, że na przykład ktoś może zdecydować, że wakacje jest to konieczny wydatek, a druga osoba może zdecydować, że wakacje to jest luksus. No i mamy jakiś wyjazd fajny za granicę, nie wiem, na plażę, w góry czy gdzieś, i decydujemy, no to za to możemy zapłacić hukukula. I też wpisujemy sobie do tej kolumny. I po jakimś czasie oczywiście my decydujemy, czy to co miesiąc robimy, czy co roku, czy co pół roku. Podliczamy to wszystko i 19% z tej kwoty wpłacamy właśnie na ten fundusz hukukula. Jest to specjalne konto, można to zrobić przelew. I te konta są podane oczywiście w każdym liście na święto 19 dnia, które wysyła do nas Narodowe Zgromadzenie i możemy sobie właśnie tam też płacić na to konto hukukula. I nikt, absolutnie nikt nie ma prawa prosić nas o płacenie tego, wymagać od nas tego, mówić nam, żebyśmy zapłacili. To jest absolutnie w wierze Bahai zabronione. Tak samo jak nikt nie wymaga od nas wpłat na fundusz, absolutnie nikt.
nikt, absolutnie nikt nie wymaga od nas wkład na fundusz. To musi być bardzo dobrze zrozumiane, ani na prawo hukukula. To jest między nami a Bogiem, prawda? To jest, właściwie wierze Bahai jest coś takiego jak taka bardzo dojrzałość już, czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś nas za rączkę prowadzi, nam pokazuje, co my mamy robić, ile mamy płacić, co mamy, prawda, robić, jak mamy to robić tak dokładnie, tylko jest pewna dojrzałość, czy wymagana jest pewna dojrzałość. Opisane są prawa, powiedziane jest, jakie są prawa, ale nikt na przykład nie sprawdza, ani nie mówi drugiej osobie, nie rozlicza tego, prawda, czy ty te prawa wypełniasz, czy ich nie wypełniasz, czy płacisz na fundusz, czy płacisz prawo hukukula, czy wypełniasz to prawo. Nikt jak gdyby tu nikogo nie kontroluje. To jest pomiędzy wyznawcą a Bogiem. I jeszcze ważna rzecz, na co idą te fundusze hukukula, prawda? Także też jest to niesamowite, że te fundusze idą na wszelkiego rodzaju projekty na całym świecie, społeczno-ekonomiczne. I nawet też właśnie gdzieś czytałam, że to prawo w przyszłości ma posłużyć wyrównaniu tych różnic pomiędzy skrajności bogactwa i biedy. Bo jeśli sobie wyobrazimy, że każdy człowiek, który ma no więcej jakiegoś, nie wiem, majątku czy więcej zasobów materialnych, nie wiem, ktoś sobie ma na przykład drugi dom, trzeci dom, jest to jego luksus i płaci za to hukukula, prawda? Czy za na przykład drugie czy trzecie auto płaci sobie hukukula, czy ktoś naprawdę jest majętny i to 19% płaci, prawda, do tego funduszu i to wszystko idzie do rejonów, gdzie są duże potrzeby, w miejsca, gdzie właśnie są skrajności z kolei biedy i to jest wykorzystywane właśnie tam. Także to jest po prostu niesamowite. Dla mnie jest to niesamowite prawo, które oczyszcza nasz majątek, które nas uczy takiej dyscypliny. No nie tylko dyscypliny, żebyśmy wiedzieli, prawda, na co wydajemy. I czy to, co kupujemy, jest w ogóle nam potrzebne, czy jest konieczne. Ale też zezwala nam, w porządku, można sobie kupić coś luksusowego. Nie musimy być ascetami w wierze Bahai. Absolutnie nie. Te rzeczy, które materialne są, też są dla naszej radości i żebyśmy się nimi cieszyli. I nie jest zabronione, abyśmy się nimi cieszyli. Ale możemy je oczyszczać. Możemy oczyszczać nasz majątek. Czyli mogę sobie kupić sukienkę, prawda? Fajną, luksusową, czy buty, jeśli chcę. I mogę zapłacić za to na przykład hukukula, prawda? Ale nikt nie będzie od tego nigdy ode mnie wymagał, ani mówił mi, że mam to zrobić, prawda? Jest to tylko między mną a Bogiem, jest to taki pewien stopień dojrzałości. Dojrzałości, można powiedzieć, trochę duchowej. No i też nigdy nie wiemy dokładnie, jak mamy to zrobić. Też bardzo fajne jest to, że my się konsultujemy. Nieraz na przykład w rodzinie, prawda? Jak płacimy to prawo? Można płacić wraz z małżonkiem, małżonką. Jeśli mamy wspólny budżet, to możemy płacić razem i decydować, na co będziemy płacić hukukula, ile będziemy dawać na fundusz bahaicki, jeśli też właśnie decydujemy o tym razem. Od małego uczymy dzieci właśnie też tego, też właśnie zapisywania właśnie, na co wydają pieniądze, decydowania, też wspierania funduszu, czy myślenia właśnie o prawie hukukula. No tak, więc to jest prawo hukukula, tak jak mówię, jest bardzo dużo to jeszcze w kompilacjach na ten temat, ale już każdy może sobie pomyśleć, no, robić swoją listę, co wydaje luksusowego i nawet zacząć płacić sobie hukukula, prawda, 19% od luksusu. To oczywiście jest jakby moje takie bardzo też ograniczone na pewno zrozumienie. Każdy swoje zrozumienie może osiągnąć poprzez studiowanie praw, poprzez czytanie o tym i zgłębianie. No więc teraz właściwie poopisałam takie bardziej indywidualne aspekty, prawda? Modlitwę, modlitwę obowiązkową, czytanie Pism Świętych, medytację, post, studiowanie różnych praw, próbowanie, aby nasze życie coraz bardziej było zgodne właśnie z tymi prawami, aby
Powiedziałam Wam, co to jest fundusz Bahá'í, co to jest także prawo hukukula, a także no, zachęciłam Was do studiowania, do czytania i do takiego rozwoju duchowego, do wprowadzenia w swoje życie takich różnych nawyków nowych, prawda, i które pomogą nam duchowo się rozwijać i rozwijać się także jako wyznawcy, prawda. I następnie chciałam też poruszyć takie różne aspekty wspólnotowe, prawda? Ponieważ normalnie, jeśli jesteśmy w jakiejś wspólnocie Bahá'í, mamy wokół siebie innych Bahá'ítów, no to jest, prawda, kalendarz bahaicki, jak wiecie, jest to kalendarz, który ma 19 miesięcy, każdy miesiąc 19 dni. I na początku każdego miesiąca bahaickiego jest święto 19 dnia. Normalnie w Polsce Narodowe Zgromadzenie, ta najwyższa instytucja, wysyła taki list z okazji święta 19 dnia do wszystkich Bahaitów w Polsce. Jeśli jest się zarejestrowanym Bahaitą, otrzymuje się ten list pocztą elektroniczną i normalnie ten list jest odczytywany podczas święta. Gdy Bahaici spotykają się, na początku mają część taką modlitewną, czytają pisma i modlitwy. Później jest część konsultacyjna, gdzie czytany jest ten list, gdzie jest konsultacja wspólnoty na temat planów, projektów, różnych spraw w wspólnocie. A później jest część towarzyska, gdzie wszyscy mogą rozmawiać, jeść, czegoś się napić i robić też różne rzeczy wspólnie. No a jeśli jesteśmy sami, nie ma wokół nas wspólnoty, no to to jest troszeczkę trudne. Ale też fajnie jest wprowadzić sobie ten kalendarz, zapisać sobie, kiedy są święta, jak nazywa się na przykład święto w danym miesiącu, jaki rozpoczyna się miesiąc, żeby się do tego troszkę przyzwyczaić, oswoić. I nawet ostatnio wymyśliliśmy, że możemy się połączyć z osobami, które są zupełnie tak same w jakichś wspólnotach. Możemy się połączyć przez Skype. Więc jeśli macie ochotę, na początku jesteście nowymi Bahaitami, nie macie wokół siebie wspólnoty lub nie możecie przyjść na święto z jakiegoś powodu, możecie się z nami połączyć przez Skype. Dajcie znać i Was wtedy połączymy. To jest taka nowy pomysł i mamy takie teraz nowe, super wspaniałe technologie, które nas mogą nam ułatwić to życie. Więc to jest święto 19 dnia. A nawet no, jeśli nie uda się nam połączyć przez Skype, to sobie przeczytajmy ten list, przeczytajmy sobie to wiadomości właśnie od Narodowego Zgromadzenia. Często są omawiane projekty, plany różne, bardzo ważne listy, które przychodzą od Powszechnego Domu Sprawiedliwości, czyli tej najwyższej instytucji. Te listy są zwykle tłumaczone na język polski. I później bardzo dobrze jest te listy bardzo dogłębnie studiować, ponieważ one nam dają jakby najświeższe informacje o tym, co się dzieje we wspólnocie na całym świecie, w jakim kierunku idzie świat bahaicki, jakie nowe projekty są tworzone, jakie nowe świątynie będą budowane i co będzie się działo, jaki jest ogólnie plan na świecie. Więc zachęcam gorąco do dogłębnego studiowania tych listów na święto 19 dnia od Narodowego Zgromadzenia, a także przesyłanych listów od Powszechnego Domu Sprawiedliwości. I oprócz tego mamy też w naszym kalendarzu bahaickim dni święte. Cały właśnie ich kalendarz jest dostępny. No i te dni święte już też możemy świętować nawet z naszą rodziną. Ponieważ na święta 19 dnia to raczej zapraszani są Bahaici, a na dni święte można zaprosić sobie wszystkich, swoją rodzinę, przyjaciół, można im powiedzieć, to też jest zależne od naszej sytuacji, prawda, jak nasza rodzina czy nasi przyjaciele podchodzą do tego, że my zostaliśmy Bahaitami. A jeśli są pozytywnie nastawieni, mają ochotę nam trochę w tym pomóc, to można jak najbardziej im powiedzieć, że na przykład jutro czy dzisiaj mamy święto Ryzwan. Jest to bardzo duże, wspaniałe święto dla Bahaitów. Czy chcielibyście ze mną poświętować? Przeczytamy sobie kilka modlitw, kilka cytatów z pism. I później możemy sobie oglądać jakiś film, mamy dużo wspaniałych filmów, na przykład Światło dla Świata, czy nawet można urządzić sobie pokaz filmu Brahma o życiu i misji Baba, o narodzinach wiary Bahá'í,
czy inne filmy, na przykład Poszerzający się krąg, czy Horyzonty doświadczeń, można zobaczyć sobie taki film. I lub też, no nie wiem, opowiedzieć historię z życia Bahá'u'lláha, Abdu'l-Bahá'í czy Baba. I można jakoś też ten dzień wspólnie spędzić. No jeśli nie mamy nikogo obok siebie, to możemy kogoś zaprosić ze znajomych, z przyjaciół, z rodziny. Jeśli na przykład też można zaprosić Bahaitów z innych wspólnot, powiedzieć, bardzo by było fajnie, jakbyście przyjechali, odwiedzili i na przykład poświętowalibyśmy wspólnie. No nie zawsze coś będzie to możliwe, ponieważ jeśli mieszkamy w miejscu, gdzie no, trzeba jechać 10 godzin czy 7 godzin, także no, nie wiadomo, czy akurat ktoś będzie mógł nas odwiedzić, ponieważ jeszcze jest nas Bahaitów w Polsce dosyć mało, więc nie wszędzie możemy jeździć i Bahaici też mają oczywiście pracę, swoje życie, rodziny, prawda? Niektórzy są starsi lub chorzy i nie są bardzo też mobilni. Tych mobilnych osób też tak bardzo dużo nie ma, ale zawsze możemy się też połączyć elektronicznie poprzez jakieś Skype'y, czy Google Hangouts, czy WhatsApp, czy Messenger na Facebooku, więc to jest zawsze możliwe. Więc ogólnie fajnie, jakby te nowe osoby, zachęcamy Was, abyście też święto, jak umiecie, mogli sobie zorganizować i zaprosić osoby wokół Was. Czy to może być Nauruz, Bahaicki Nowy Rok, możecie powiedzieć, mamy Bahaicki Nowy Rok, witamy rok tam na przykład 176, wspaniale, jakbyście mogli przyjść i ze mną poświętować. Nie musi być nic jakiegoś niesamowicie zorganizowanego, wspaniale, można sobie posiedzieć i wspólnie spotkać się z tej okazji. No też są inne święta, no najbliższe to będzie Męczeństwo Baba, tak właściwie takie troszkę bardziej smutne święto, ale też to jest, byłby wspaniała okazja, to będzie 10 lipca, wspaniała okazja do pokazania na przykład filmu Brama osobom, które są wokół nas, czyli na przykład zaproszenie do swojego domu, czy do jakiegoś miejsca, gdzie możemy pokazać film Brama i też możecie się z nami skontaktować, udostępnimy Wam link do tego filmu, abyście mogli sobie go zobaczyć i można też zakupić sobie na swój własny użytek thegatefilm.com i też są napisy w języku polskim. Też oczywiście, jeśli tylko jest taka możliwość, to bardzo serdecznie zapraszamy na szkoły letnie. Już też o szkole letniej podlinkuję osobny filmik na ten temat. Jest to kilka dni, no zwykle 5 dni, kiedy Bahaici się spotykają i razem studiują. Są wykłady, warsztaty, wspaniałe miejsce do poznania się, do wspólnego studiowania, do spędzenia czasu. Tak. I też są różne inne kursy i projekty, do których można dołączyć. To zwykle jest wysyłane wszystko informacjami pocztą elektroniczną, więc oczywiście jeśli ktoś może, to wspaniale i zachęcamy do uczestnictwa. Też bardzo dobrze by byłaby taka właśnie nowa osoba mogła rozpocząć pierwszy kurs książki, właśnie książkę pierwszą, pierwszy kurs Instytutu Ruchi, rozważania na temat życia duchowego. Można oczywiście pojechać, czy to do Warszawy, czy do innego miasta na taki kurs. Ale także no, można uczestniczyć, jeśli znajdzie się prowadzącego, no, przez Skype w takim kursie. Oczywiście też dla kogoś no, może nie być możliwe poruszanie się gdzieś, wyjazdy, prawda, z różnych powodów, czy to zdrowotnych, czy innych. Poruszanie po kraju może nie być możliwe, także wtedy zachęcamy do uczestnictwa przez Skype. Albo korespondowania też z nami. Tak, więc nie zawsze takie poruszanie jest możliwe. Oczywiście możemy, tak jak mówiłam, dzielić się z innymi przesłaniem Bahá'í i wkrótce już może się okazać, że nie jesteśmy sami, tylko że mamy kolejną osobę, czy dwie lub trzy, czy cztery wokół nas, a nawet jak znajdzie się 9, to już można stworzyć lokalne zgromadzenie duchowe i mieć już taką bardziej sformalizowaną wspólnotę. Tak.
A jeśli na przykład ktoś bardzo by chciał mieć wspólnotę wokół siebie, można się zawsze przeprowadzić. Można pomyśleć o znalezieniu pracy czy pójściu na studia do wspólnot, gdzie są wspólnoty bahajskie, chociaż nie są też one bardzo duże. Nieraz miasto jest ogromne, też jest trudno się spotkać, chociaż jest wspólnota bahaj, a nawet bahaitom jest trudno się spotkać, ponieważ miasto jest ogromne, jak to w przypadku na przykład Warszawy czy Krakowa. Ale wspólnoty, tak jak mówię, są w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, w Szczecinie, w Olsztynie. Są także mniejsze wspólnoty w Białymstoku, w Rzeszowie, Nowym Sączu, Bielsko-Białej. Jeszcze nieraz są pojedyncze osoby, czy to Bielsko-Biała, czy Zielona Góra, czy Lublin. I są to takie mniejsze wspólnotki, Katowice, oczywiście Wrocław, to też taka może kilka osób, jedna osoba. Więc tak to wygląda u nas. Można się oczywiście przeprowadzić i bardzo chętnie, bardzo serdecznie do tego zapraszamy, jeśli ktoś może. A jeśli ktoś nie może, to oczywiście u siebie można próbować właśnie tworzyć malutkie wspólnoty. Za chwileczkę opowiem też troszkę o działaniach podstawowych. I teraz jeszcze właśnie chciałam poruszyć takie aspekty bardziej takiej służby dla wspólnoty, służby dla naszej lokalnej, najbliższej społeczności. Jak może już wiecie, może oglądaliście już różne filmy, tak jak Poszerzający się krąg czy Horyzonty doświadczeń. Bahajci na całym świecie starają się otwierać u siebie we wspólnotach działania podstawowe, które mają na celu budowanie lokalnej społeczności, budowanie wspólnoty, budowanie ogólnie jedności w wspólnotach wokół nas, ze wszystkimi wokoło, z naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, rodziną, znajomymi, nieznajomymi, wszystkich wyznań, niezależnie od pochodzenia, rasy, koloru skóry, narodowości. I te działania podstawowe są to spotkania modlitewne, otwarte dla wszystkich, takie międzywyznaniowe spotkania. Są to także zajęcia dla dzieci, grupy młodszej młodzieży, a także kursy takich instytutu szkoleniowego, takie kółka studiujących. No, jeśli jesteśmy osobami właśnie, których w miejscu, gdzie nie ma wspólnoty Bahai, to też możemy w miarę swoich możliwości próbować coś takiego otworzyć. Każdy z nas ma inne możliwości, inne zdolności, inne talenty, w czym innym jest dobry, ma inne różnego rodzaju pomysły i każdy może właśnie swoje talenty, swoje zdolności w jakiś właśnie pozytywny kierunek, w jakimś pozytywnym kierunku rozwinąć. I na przykład no, możemy spróbować, jeśli mamy wokół siebie osoby, które nas wspierają, niekoniecznie bahaitów, możemy spróbować się wspólnie modlić. No, kiedy zbieramy się razem, modląc się, czy to z naszą rodziną, naszymi dziećmi, czy może rodzicami, którzy są pozytywnie nastawieni, to jest już właśnie spotkanie modlitewne. Każdy może sobie wziąć cytat z pism do przeczytania, modlitwę. Mogą to być pisma święte Bahai, ale także innych wyznań. Możemy jakąś muzykę zagrać, możemy otworzyć jakiś utwór muzyczny, możemy na przykład też coś zaśpiewać lub jakiś cytat zaśpiewać. I wtedy mamy już spotkanie modlitewne. Oprócz tego możemy na przykład, jeśli mamy wokół siebie dzieci lub młodszą młodzież, czyli w wieku pomiędzy 12 a 15 lat, lub dzieci, czy to mogą być nasze dzieci, czy dzieci sąsiadów, czy nasze siostry, ich koleżanki, czy bracia, ich koledzy. Może akurat w bloku naszym mieszkają jakieś dzieci, które znamy, lub młodsza młodzież. Możemy spróbować otworzyć zajęcia dla dzieci lub grupy młodszej młodzieży. Oczywiście będziemy się nawzajem wspierać, wspieramy się nawzajem w tych działaniach. I możemy spróbować nawet małymi kroczkami zebrać kilkoro dzieci czy grupę młodszej młodzieży. I
można sobie właśnie już zobaczyć te teksty dla młodszej młodzieży. Jest to kilka książek, już mamy je wydrukowane po polsku. Można sobie przejrzeć te książki, są też dostępne w księgarni hateria.pl. Każda ma jakąś historię, która czegoś młode osoby uczy. No i taki na przykład grupa młodszej młodzieży polega na tym, że studiujemy część tej książki, tego tekstu, a później albo mamy jakąś część plastyczną, albo sport, albo na przykład robimy jakiś projekt służby dla lokalnej społeczności, czyli planujemy wspólnie ten projekt, później go realizujemy razem. Więc jeżeli ktoś właśnie z Was jest akurat, czuje się na siłach i chciałby spróbować coś takiego u siebie otworzyć, to oczywiście można to robić i będziemy się nawzajem w tym wspierać. Tak samo jeśli na przykład mamy dzieci, prawda, czy inne dzieci, możemy spróbować prowadzić jakieś takie proste najpierw zajęcia dla dzieci, wtedy też podzielimy się materiałami, można sobie już powolutku próbować takie zajęcia prowadzić. Oczywiście w tym samym czasie można przechodzić przez kolejne kursy Instytutu. Najpierw książka pierwsza, rozważanie na temat życia duchowego, później druga książka, powstanie do służby, trzecia książka jest to właśnie prowadzenie zajęć dla dzieci, czwarta jest to bardziej historyczna książka o życiu Baba i Bahá'u'lláha. Piąta książka, Uwalniając siły młodszej młodzieży, jest właśnie o prowadzeniu grup młodszej młodzieży. Szósta to nauczanie sprawy, a czyli dzielenie się przesłaniem Bahá'í ze wszystkimi wokół. A siódma książka to jest akurat szkolenie już na prowadzących kursy, czyli jakbyśmy skończyli książkę pierwszą, która jest taką podstawą, a później książkę siódmą lub jej część, to moglibyśmy już u siebie w miejscowości prowadzić książkę pierwszą. Też jest taka możliwość, więc to wszystko zależy od nas, od naszych możliwości i takiej energii, inicjatywy, co chcielibyśmy sami zrobić. Nawet jeśli jesteśmy sami, a mamy jakieś inne osoby, które nas mogą wspierać, może nie muszą to być koniecznie Bahá'íci, albo Bahá'íci mogą wspierać nas elektronicznie poprzez nowoczesne technologie, rozmawiając z nami, konsultując się, planując, to też nie jest to, uważam, niemożliwe. Tak, więc to są te działania podstawowe. Następnie jeszcze jedną możemy w ogóle pomyśleć sobie na temat naszej służby. Używamy właśnie tego słowa służba. Jest to właśnie dla Bahá'ítów coś ważnego, ponieważ każdy chce przyczynić się w jakiś pozytywny sposób do tego, co dzieje się wokół. Chce coś właśnie zrobić pozytywnego, chce jakoś pomóc, przysłużyć się, prawda? Ponieważ wszyscy razem budujemy tą wspaniałą nową cywilizację, której nikt nawet sobie nie może wyobrazić, jak ona będzie w przyszłości wyglądała, i my mamy małe cegiełki, możemy się dołożyć do tego. Więc ogólnie możemy, jeśli jesteśmy odosobnieni, nie mamy wokół siebie wspólnoty Bahá'ítów, ale mamy innych ludzi, którzy bardzo często myślą podobnie. Jest bardzo wielu ludzi, którzy też starają się budować jedność, którzy starają się robić niesamowicie pozytywne rzeczy w lokalnej społeczności, którzy się razem jednoczą i robią różne projekty, czy to sprzątają, czy pomagają chorym, czy robią jakieś zbiórki, pomagają zwierzętom, robią coś dla środowiska. Jest bardzo dużo takich ludzi wokół nas i my jako Bahá'íci możemy zawsze dołączyć do nich i razem planować, razem coś budować, czy to na naszym osiedlu, czy w naszej wsi, próbować zaangażować się w pozytywne działania, w działania jedności, działania budujące. I to też będzie naprawdę naszą wspaniałą służbą dla ludzkości, naszą cegiełką. I też oprócz tego, jeśli byśmy chcieli zrobić coś bardziej konkretnego dla wspólnoty Bahá'í, to każdy może popatrzeć, jakie ma talenty, jakie ma możliwości, jakie ma zdolności i pomyśleć, czy nawet skonsultować się z Bahá'ítami, napisać, prawda, czy do Biura Narodowego, czy nawet do mnie można napisać.
i zastanowić się, w jaki sposób można by pomóc, w jaki sposób dana osoba może służyć. Mamy masę, bardzo, bardzo dużo projektów i praktycznie każdy może swój czas poświęcić i się zaangażować. I nawet jak mieszka właśnie gdzieś w miejscu, jest odosobniony, nie ma wspólnoty, to jak najbardziej może pomóc. My jesteśmy bardzo małą wspólnotą, mamy jeszcze bardzo mało zasobów ludzkich i każde ręce do pracy są potrzebne. I teraz może wymienię kilka takich pomysłów, w jaki sposób można pomóc akurat już bahaickiej wspólnocie w Polsce. Otóż cały czas jest temat i będzie chyba, to się nigdy nie skończy, temat tłumaczeń. Większość tłumaczeń jest z języka angielskiego i tak jak mówimy, tłumaczenia są pism Bahá'u'lláha, pism Baba, Abdul Bahi, Shoghiego Efendiego, strażnika. Cały czas tłumaczenia pism, przesłań Powszechnego Domu Sprawiedliwości, tłumaczenia różnych dokumentów, instytucji właśnie bahaickich. I jest to praca cały czas jest coś nowego do tłumaczenia i to się raczej nigdy nie skończy. Jest to głównie z języka angielskiego tłumaczenie. Jeżeli akurat jesteśmy tłumaczami, lubimy tłumaczyć, możemy w coś takiego się zaangażować, a nawet bardziej niż tłumaczenie, można powiedzieć, w tym momencie potrzebna jest nawet korekta tych tekstów, bo nawet jak ktoś przetłumaczy, to musi być druga osoba, która zrobi korektę wraz z tekstem angielskim, a nawet trzecia osoba, która może nie zna angielskiego, nie jest tłumaczem, ale bardzo dobrze zna język polski i może na przykład sprawdzić ten tekst, sprawdzić interpunkcję. Czyli jeśli jest bardzo dużo pracy czy służby dla tłumaczy, ale także dla osób, które prowadzą korektę, ale także dla osób, które nawet chciały, ani nie mogą tłumaczyć, ani nie mogą robić korekty, ale na przykład chciałyby wyszukiwać cytaty już przetłumaczone i je wklejać do dokumentów, albo dokumenty organizować w jakichś bibliotekach naszych internetowych, albo no jeszcze robić inne rzeczy, właśnie takie bardziej organizacyjne. Można też pracować nad tekstami na stronę internetową. Można prowadzić grupy na Facebooku, strony facebookowe. Można robić różne wydarzenia, prawda? Można prowadzić blogi, je pisać, czy artykuły pisać, prawda? Kolejne pomysły, no ktoś może projektować strony, też się może zaangażować, strony internetowe. Ktoś inny może umie projektować książki, może też się zaangażować w projektowanie książek. Ktoś, kto na przykład, nie wiem, pięknie rysuje, ma zdolności artystyczne, też może coś tworzyć, prawda, czy to jakieś piękne symbole, czy ilustracje do książek dla dzieci. Bardzo jest dużo różnych pomysłów. Ktoś może z kolei być dobrym w organizowaniu różnych wydarzeń, czy na przykład szkół letnich, czy spotkań, czy kursów. Ktoś może mieć na przykład sklep internetowy, w którym będzie sprzedawał książki bahaickie. Albo jeszcze jakieś inne pomysły. Nie wiem, może ktoś jeździ i może na przykład wozić inne osoby na spotkania czy na kursy. Każdy z nas ma jakieś talenty, jakieś zdolności, jakieś możliwości pomocy, pomagania, zaangażowania się, służenia. I to były tylko moje jakieś takie pomysły, sugestie, może dla was, dla tych osób, które są nowe i czują się tak odosobnione, że w ich miejscu, w ich mieście, czy miasteczku, czy na wsi nie ma bahaitów, nie ma nikogo blisko nas, nie ma nas kto wspierać. Więc były to takie różne pomysły. Oczywiście nie są one wyczerpujące. To jest tylko znowu jakiś taki, jakaś część tego, co można robić. Na pewno jeszcze o wielu ważnych rzeczach zapomniałam, ale zawsze mogę dopisać albo jeszcze na kolejny filmik nagrać. I oczywiście zadawajcie pytania, pytajcie,
Na pewno macie dużo pytań, dużo różnych przemyśleń, więc zapraszam Was serdecznie i na razie już kończę i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!